warszawskiej drużyny. Ciekawe rozwiązanie. Widzę, że Sulej jest na boisku. Tak, w FIFA on ma troszkę gorsze statystyki, więc jeżeli tylko patrząc na te staty, na te cyferki, czyli to, w jaki sposób oni mogliby się pojawiać, to ja bym wybrał co innego. Co prawda tutaj te statystyki są na takim samym poziomie. Bramka! Rado! Jest 1-1. Często tak jest. Klątwa komentatora, kiedy o czymś mówi, coś innego się dzieje. Udało się. Rado 1-1 i mamy powrót do tego meczu. Szybciutko zrewanżowali się gracze warszawskiej drużyny. Ajaxowi już 1-1, 24 minuta, także spodziewajmy się naprawdę tutaj gradu bramek. Dobre rozpoczęcie, bardzo dynamiczne, ale patrzę tak niebezpiecznie cały czas z tej prawej strony. Younes nęka defensywę, jakimś urazem jeden z graczy Ajaxu Amsterdamę, przejęcie od Didiofo. Chlouszek, szybkie wyjście, jest już Radowicz. Strzelec gola w 23 minucie spotkania. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Gdyby byli tutaj kibice Legii, mógłbyś krzyknąć, ile goli ma Legia! Natomiast jest remis, to jeszcze długa droga, aby wygrać ten mecz, ale 27 wirtualnych minut minęło i jest dobry ruch ze strony Luxtera. Jest piękna bramka, 1-1 i może będzie grało mu się troszkę łatwiej. No i w klasę po raz kolejny na środku boiska trzeba przyznać.